to już w najbliższą niedzielę, 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Potęgowo po raz 14 zagra z Jurkiem Owsiakiem. Przez te lata udało nam się zebrać około 170 tysięcy złotych. Ostatni rok był rokiem rekordowym, zebraliśmy ponad 26 tysięcy złotych dla osób potrzebujących. W tym roku gramy dla seniorów i dla dzieci. Zapraszam do Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie. O tym, co będzie się u nas działo, powiedzą wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo proszę panią szefową sztabu o kilka słów. Witam serdecznie. Po raz kolejny zapraszamy was bardzo gorąco do naszego Centrum Kultury, gdzie będzie można pobawić się, pooglądać występy naszych artystów gminnych, gdzie będzie można kupić wspaniałe rzeczy. Z nami oczywiście są również wolontariusze, o których powie jestem. Wolontariuszy na ulicach naszych wiosek będzie 40. Będą wyposażeni w takie oto puszki, identyfikatory. Także kierujcie się tym, dając z serca bardzo, bardzo duże sumy. W naszym sztabie będzie ponadto kilkanaście osób, które będzie tutaj pracowało i zbierało pieniądze od godziny 15 aż do 20. W tą niedzielę widzimy się w Gminnym Centrum Kultury. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Graj razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 25. finał, 15 stycznia. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Siema, Jurek Owsiak.